Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj temat włączania i wyłączania światła z różnych miejsc za pomocą łączników schodowych i krzyżowych. Wbrew nazwie nie muszą to być schody, chociaż najczęściej właśnie tam się je stosuje. Włączamy światło na dole, a wyłączamy na górze lub odwrotnie. Takie rozwiązanie stosować można także na przykład w korytarzach czy w pokojach. Można na przykład włączyć światło przy drzwiach wejściowych, a wyłączyć przy kanapie lub drzwiach balkonowych. Możemy sterować światłem nie tylko z dwóch miejsc, mogą to być 3, 4 lub więcej. To bardzo wygodne rozwiązanie, warto więc wiedzieć, jak je można wykonać i co jest niezbędne do wykonania. Film jest przeznaczony głównie dla początkujących, więc będzie od podstaw, ze schematami, przez modele na stole, potrzebne okablowanie, aż do połączeń w puszkach. A to wszystko w możliwie krótkim czasie. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od podstaw, czyli jak działa taki łącznik schodowy. Na czerwono połączenie. Mamy tu styk wejściowy lub wyjściowy, w zależności od tego, do czego go użyjemy, oraz dwa styki komunikacyjne. W ten sposób są oznaczane na łączniku. Styk wejściowy lub wyjściowy łączy z jednym ze styków komunikacyjnych. Zmiana położenia klawisza powoduje zmianę styku komunikacyjnego, z którym łączy się ten styk wejściowy. Zobaczmy, jak połączyć takie łączniki, aby można było sterować oświetleniem z dwóch miejsc. Potrzebne nam będą dwa łączniki schodowe oraz dodatkowa żyła pomiędzy nimi. Zobaczmy to najpierw na schemacie. Czerwona linia to zasilanie. Jak widać, w tym ustawieniu łączników obwód jest zamknięty, zasilanie dociera do oświetlenia i lampa świeci. Jeśli jeden z łączników zmieni pozycję, obwód zostanie przerwany i nasza lampa nie będzie zasilana. Układ jest symetryczny i nie ma znaczenia, którego z łączników użyjemy. Upraszczając, pierwszy z łączników decyduje, na którą z żył komunikacyjnych trafi zasilanie, a drugi, która żyła komunikacyjna będzie połączona z lampą. Zobaczmy to w praktyce. Dla bezpieczeństwa użyję niskiego bezpiecznego napięcia. Łączę zasilanie, w tym przypadku plus, a w przypadku prądu przemiennego fazę, z wejściem pierwszego łącznika schodowego. Następnie łączę przewodami komunikacyjnymi oba łączniki. Tu nie ma znaczenia kolejność. Wyjście drugiego łącznika łączę do żarówki. Pozostało już tylko połączyć drugi przewód do żarówki. Minus dla prądu stałego lub neutralny dla przemiennego. Osobno łączymy przewód ochronny, jeśli występuje. Na stole wygląda to prosto. A jak to połączyć w puszkach? Trzecia puszka będzie nam potrzebna później, na razie jest tylko założona na przewody. Przede wszystkim bezpieczeństwo, czyli wyłączamy zasilanie i sprawdzamy, czy na pewno nie ma niebezpiecznego napięcia w każdym miejscu, w którym zamierzamy pracować przy przewodach. Przewód zasilający. Fazowy, neutralny, ochronny. Przewód komunikacji, z jedną żyłą więcej, po tym możemy go poznać. Powinien występować w obu puszkach. Oraz przewód do lampy, taki jak zasilający. Następnie neutralne niebieskie. Teraz pora na łączniki. Przewód zasilający, czarny lub brązowy, do wejścia łącznika. Do pozostałych komunikacyjne. Tą puszkę mamy gotową. Przechodzę do drugiej puszki. Tutaj też upewniam się, że nie ma niebezpiecznego napięcia. Najpierw łączę przewody ochronne. Żółto-zielone. Następnie neutralne niebieskie. Do wyjścia podłączam przewód idący do lampy, a do pozostałych styków przewody komunikacyjne.
gotowe, można włączyć zasilanie. Tu ważna uwaga, nie każda instalacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami. Prąd nie rozpoznaje kolorów przewodów i nie stosuje się do nich, podobnie niektórzy wykonawcy. Dlatego lepiej sprawdzić, czy są zachowane odpowiednie kolory. W niektórych instalacjach, i to nie tylko tych starszych, w puszkach może nie być przewodu neutralnego czy ochronnego. Mogą być ułożone w innym miejscu, a w puszkach jedynie fazowe i komunikacja. Jeśli mamy wątpliwości lub więcej przewodów w puszkach, można za pomocą np. złączek WAGO połączyć przewody komunikacyjne w jednej puszce, a w drugiej multimetrem sprawdzić, czy są zwarte. Na stole mógłbym to prościej sprawdzić, ale zazwyczaj puszki są dalej od siebie niż sięgają przewody multimetru. Teraz już wiemy, że to jest ten przewód. W ten sposób można sterować światłem tylko z dwóch miejsc, a przecież na początku wspominałem o trzech, czterech i więcej. Aby to uzyskać, potrzebujemy dodatkowo co najmniej jeden łącznik krzyżowy. W pierwszej i ostatniej puszce będą schodowe, dokładnie tak samo jak poprzednio. Natomiast w puszkach pomiędzy pierwszą a ostatnią łączniki krzyżowe. Ile ich będziemy potrzebować? To zależy od ilości dodatkowych miejsc. Jak działa łącznik krzyżowy? Ma dwa wejścia i dwa wyjścia. W zależności od pozycji klawisza zachowuje się tak, jakby go w ogóle nie było. Lub zamienia połączenia przewodów komunikacyjnych. Daje to analogiczny efekt jak przełączanie schodowego w pierwszej puszce. W ten sposób możemy dodawać więcej krzyżowych i sterować światłem z wielu miejsc. Przejdźmy więc do puszek. Teraz przyda się ta dodatkowa puszka. Przecinam przewody komunikacyjne. Neutralnego i ochronnego nie przecinam. One muszą być połączone. A jeśli nie są połączone, możecie zastosować np. złączki WAGO. Tak jak robiłem to w pozostałych puszkach. Mam już przygotowane przewody. Łączę dwa komunikacyjne z pierwszej puszki do tych zacisków. A dwa idące do kolejnej puszki do tych zacisków. Gotowe. Sprawdźmy, czy działa. Działa. Taki układ łączników schodowych czy schodowych i krzyżowych może zastąpić zwykły pojedynczy łącznik. Też ma dwa wyprowadzenia i tak samo działa. Można też połączyć go szeregowo lub równolegle ze zwykłym łącznikiem lub czujką ruchu, uzyskując różne efekty. Jeśli jesteście zainteresowani, dajcie znać w komentarzach. W kolejnym odcinku lub odcinkach, to się jeszcze okaże, pokażę inne, nowocześniejsze sposoby na sterowanie oświetleniem i nie tylko oświetleniem z wielu miejsc, w tym także spoza domu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.